Patrzcie, na jakim wzniesieniu wyrósł ten prawdziweczek. Pach, jakby był na punkcie widokowym. Pod taką gałązką już go podejmuję. Widzę, że żuk był w nim. Albo ślimak. No niestety jest robaczywy. Muszę się wrócić. Podejrzałem gdzieś drugiego grzyba, a już widzę, gdzie on jest. Dobra, tam muszę obejść i powiem wam, ten nie jest bardzo robaczywy. A tutaj troszeczkę, tu ma w książce. Dobra, taki kawałek jest, o nie, to mi się jeszcze nie podoba. Dobra, taki kawałek będzie zdrowy. Tu jest cała połówka zdrowa. Idę do takiego grzyba, co go dojrzałem stamtąd, ale muszę obejść dookoła, żeby tam przejść, bo tu jest bardzo gęsto. No powiem wam, bardzo mi się ten las podoba. A tylko dlatego idę, bo taki był czerwoniutki. Wyglądał mi na czerwonego kozaka. Ale że ja lubię bardzo czerwone kozaki, dlatego kieruję się prosto na niego. Nie zwracam zbytnio uwagi na inne grzyby. Bardziej patrzę, żeby dojść do niego. Zobaczymy, czy go faktycznie z takiej odległości dojrzałem. O, zaraz zobaczycie. O, już się zbliżam do niego. Żabkę tu mamy, o, skaczącą. I oczywiście tak, zobaczcie. Piękny czerwony kozaczek. Słucham. Zobaczcie, jaki ładniusieńki. Zdrowiusieńki. Także już jestem zadowolony. Tu mam podgrzybka chyba. Aż sprawdzę. Chyba będzie stary. Ale wezmę go tylko, żeby go wam pokazać. Pewnie będzie też robaczywy. Nie, zdrowy. To do sosiku się przyda. Tu już jest inny las. Piotrek tam chodzi. Piotrek, w prawo. Dobrze, dobrze. Także jak coś jeszcze się będzie trafiało, to się... Zobaczcie, kolejna anomalia. Taki maluteńki łepeczek. A taki gruby korzeń. Kolejny prawdziweczek. Taki dziwny. Już go kroję. I powiem wam szczerze, on jest zdrowy. Bo to nie są dziury robakowe. Tu jest Piotrek. Piotrek, pokaż, ile masz. Pochwal się. No to pokaż. No, jest troszeczkę Piotrka. Trochę u mnie. Także zbieramy dalej. Ja już widzę następnego. Już idę do niego. Już miałem się wyłączyć. Ale chyba, że mnie oszukały i to nie są prawdziwki. Ha, ha, ha. Się pochwaliłem. Bo to są muchomory. I mnie tak w konia zrobiły. Piotrek, tutaj ty nie prawdziwka. Ja tu widzę pod grzybicę, ale nie idę po nią. Minę Piotrka z lewej strony. I pójdę tam dalej, bo tu jest taki ładny lasek, który mi się bardzo spodobał. Chociaż większość grzybów dzisiaj się trafiała na lesie iglastym, a nie na mchu, to ja jednak te lasy z mchem bardziej lubię. Pospaceruję sobie tutaj, może się coś trafi. Dosłownie tu wam mówiłem, że pospaceruję i może się coś trafi. I wypowiedziałem te słowa. Znalazłem tam przed sobą prawdziwka. Teraz się odwróciłem, żeby wam to pokazać. I zobaczcie, co ja przeszedłem. Takiego prawdziwka minąłem. Gdybym się nie odwrócił do tego nagrania, to bym go nie znalazł. Po prostu bym go przeszedł. Jednak jak człowiek zobaczy grzyba, to już kieruje się na niego i pod nogi nawet nie zerka. Jest jedna dziurka.
Cały czas, dobra, tu już jest w porządku. No, tu jest troszeczkę mocniej. Odkroimy ten kawałek, to już jest zdrowe. A tu też już jest zdrowe. Tu gdzieś był ten malutki prawdziweczek. Już go podejmuję. W związku z tą sytuacją, że się tak ładnie trafiły, to teraz tutaj to miejsce bardzo dokładnie z Piotrkiem spenetrujemy. Piotrek tam chodzi przede mną. Tutaj musimy bardzo dokładnie pochodzić, bo się trafiły dwa na samym początku, to powinno być ich więcej. Zobaczcie, Piotrek tam kosi w prawo, o, tam Piotrek kosi, a ja tutaj mam następnego. Także naprawdę się tu ładnie trafiają. Musimy tutaj bardzo dokładnie pochodzić. Coś znowu widzę. Udam się w kierunku tego, co widzę. Nie wiem, co to jest. Ale coś mi się wydaje, że to nie będzie prawdziwek. No niestety jest to... To, co widziałem, jest muchomorem. Ale tu jest prawdziweczek. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Piotrek ma kolejnego. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z dzisiejszego wyjścia. Dobra, mam kolejnego i szukamy następnego. A że się trafiają, to bardzo dobrze. Powiedziałem do Piotrka, że ja wejdę w te jodełki, bo mnie tu coś ciągnie i zobaczcie, od razu pod grzybeczek na starcie. Zobaczymy, co będzie dalej. Zdrowy. Tu uciąłem pod grzybka. Już się wyłączyłem. Mówię, pochodzę i zobaczcie tutaj. Taki, taki i tam trzeci taki, bo czwarty to jest muchomor. Myślałem, że są cztery. Podejmujemy maluszka. Maluszek zdrowy. Starszego braciszka. Tu widzę robaczywę. O, mocno. Dobra, taki kawałeczek. Tu już zdrowy, tenkie. Tu jest ten następny. O, ale ma korzeń długi. O, zobaczcie. Taki dziwny na długim korzonku. I zdrowy. Czyli już się tu opłacało wejść. Ale jeszcze tu pospaceruję. Może będzie ich więcej. Wszedłem tutaj w taką gęstwinkę i zobaczcie, trafiłem takiego borowika większego od noża. Już go podejmuję. Wyjdę troszeczkę na luźniejszy teren, żeby móc go sprawdzić. Ale jest naprawdę fajny, duży. Byłby pięknym okazem do suszenia, jak tylko byłby zdrowy. Ale zaraz to sprawdzimy. No niestety nie. No nie, nie nadaje się. Tam widzę kozaczkę, ale słabego to go nie będę podejmował. Idę w tym kierunku. Wyszedłem na polankę tutaj z mchem, z tej gęstwiny, co tam zbierałem, tego dużego. Zobaczcie. Pierwszy prawdziweczek taki, niestety robaczywy, ale nie ma dużo dziurek. A tu jednak, o dobra, już jest.
Tu jest mocniej zaatakowany. Ale już jest ok. Muchy i komary rozpoczęły żniwa. O, mam kolejnego, którego wcześniej nie widziałem. I nawet go na szorciku nie nagrałem. Już myślałem, że zdrowy. Ale niestety. Nie. Tu widzę dziurki. O, teraz już jest dobry. Wezmę koszyczek bliżej. Muchy atakują. Tu jest kolejny. Już go przejmuję. Patrzcie, jaki gruby korzonek z lokatorem. Ślimaczek się tu podpiął. O, z jednej strony jest tylko robaczywy. Dobra. Kroimy go. Dobra, kawałeczek się dało odzyskać. Tu kawałeczek jeszcze jest. Tu jest dziurka, dobra. Kolejny zdrowy. Teraz się musimy władować znowu w tą gęstwinę i tak przyglądam się, którędy tu pójść. Idziemy. Zobaczcie, co ja tu naszedłem. Tu jest pierwszy. Tam jest taka piękność i tam kolejna. Podejmujemy po kolei. Piękne, grube korzenie. Miałem pójść inną trasą, ale jak zwykle coś mnie podkusiło, żeby skręcić i wyszedłem na takie olbrzymy. Ten jest robaczywy niestety, ale tu już zdrowiusieńki. Dobra, następny kawałek zdrowiusieńki. Podejmiemy najpierw tego tutaj spod spodu. Opa. Kapelusik zdrowiusieńki. I teraz tą piękność. O, ale twardy. I wiecie co? Nie uwierzycie. On jest zdrowy. To nie są dziurki. To są ziemia. Ale numer. Dobra, tu coś jeszcze widziałem. Ale nie wiem, czy mnie w konia nie zrobiło. Czy to jest prawdziwek? Nie, to nie jest prawdziwek. Dobra. Kieruję się dalej w las. Tylko muszę obejść tutaj te połamane gałęzie. Zastanawiam się, jak to zrobić. Tędy może. Powinno być dobrze. I zobaczymy, czy dalej coś się jeszcze trafi. Po zaledwie kilku krokach mam kolejnego prawdziweczka. Rozglądam się tu już za następnymi. Jest kilka dziurek. Tu już jest jedna. O, tu już jest zdrowy. Poszukiwania w najlepsze trwają. I teraz jest pytanie. Czy to będą rydze? Chyba nie. Nie, chyba nie, ale muszę sprawdzić. Nie. Już widzę, że nie. Oczywiście, że nie. Liczyłem, że to będą rydze. Ale to są krówki. No to zbieramy krówki. A ja je tu miałem przed sekundką i się nie spodziewałem, że to są krówki. No oczywiście, że krówki. Ho, Konradek, musimy tu pochodzić. Patrzcie, mam następną krówki. Następne krówki są tu. Następne są tu. Tu już jest stara krówka, ale weźmiemy tą młodszą. Nie. W takim wypadku to ja tu pochodzę.
A ja je minąłem. Nie spodziewałem się, że to są krówki. Na tym lesie krówek nigdy nie zbierałem. Zresztą w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy z Piotrkiem, to ja kilka lat nie byłem. Nie zapuściłem się tak daleko, bo nie było potrzeby. Dzisiaj zeszliśmy troszeczkę niżej na miejscówce z tej przyczyny, że bardzo dużo było samochodów. Około 50 samochodów widziałem po drodze przy lesie. I z tego powodu stwierdziłem, że od razu pójdziemy daleko. Czy to też nie jest tak daleko? Jesteśmy kilometr do półtorej od samochodu, a już powoli się w jego stronę kierujemy. Ale zobaczcie, kolejne prawdziweczki. I zdrowiuteńki. Następny maluszek. Zdrowiuteńki. Także i są duże na suszenie, i są małe na marnowanie. Są króweczki do smażenia. Co więcej trzeba? Tylko wyłączyłem kamerę i stanąłem w miejscu. Tu były, przy tym drzewie były te małe prawdziweczki. Patrzcie, dobrze się odwróciłem, bo tego za mchem, z tej strony szedłem. Wydawał mi się na muchomora, a to jest prawdziwek. Ale to jest nic. Tutaj! Piotr tutaj mnie pyta, gdzie jestem. Także zaraz do mnie przyjdzie. Tu jest kolejny. Tego też bym minął, gdyby nie to, że tamte zauważyłem. I kolejny zdrowiuteńki. Trafiły się tu małe. Ale ja przystanąłem z innego powodu. Tylko teraz, żebym nie pogubił grzybów. Bo ich tu widziałem kilka, co najmniej cztery. A już widzę, dobra, wszystkie. Tu jest pierwszy. Musiałem się rozejrzeć, zdrowy. Tu są dwa kolejne. Ten to nie będzie zdrowy. Już widzę, zdrowy. Ale numer miękki, a zdrowy. Tu jest następny. Ten lekko robaczywy. Tu już zdrowy. Coś tu mi jeszcze się pokazało. Co to jest? Kamyk mnie w konia zrobił. Tu mam następny. O, jeszcze widzę kolejnego. Kolejnego. Zawołamy Piotrka. Piotrek! Chodź! Tu są dwa bliźniaki zrośnięte. I zdrowiuteńkie. Miejscówka widać ewidentnie dziewicza. Tu, a, dziewicza, nie dziewicza, ale patrzcie. Ktoś tu pięknie ciął. Ale dawno temu chyba, parę dni, bo takiego zostawił, nie wierzę. On musiał wyrosnąć teraz. Czyli warto tu pochodzić. Ten jest robaczywy. Dlatego go tutaj przesprawdzamy. Ale muszę tu pochodzić. Koszyk zaraz zostawię, żeby poczekać na Piotrka. Coś mnie gryzie w ramię. Tutaj! Dobra, także poszukam tutaj i jak coś będzie. Koszyk postawiłem tam. Przeszedłem kawałeczek. Już mam pierwszego prawdziwka. Także szybciusieńko. Czekam tu na Piotrka, żeby też sobie mógł pozbierać, bo naprawdę tu się ładnie trafiały.
i poszukujemy dalej. W oczekiwaniu na Piotrka cały czas się tu kręcę w kółko i zobaczcie, kolejne dwa tutaj są, a ja już widzę trzeciego. Koszyk tam stoi. Myślałem, że zdrowy, ale tu zdrowiuteńki. Tu mam drugiego, już go podejmuję. Idę po koszyk, bo cały czas czekam na Piotrka. Piotrek też tam zbiera po drodze, idąc do mnie, więc nie możemy się spieszyć. Czyścimy miejscówki. Komary atakują. Tu ich jest sporo. Dobra. Kolejny. Za długo stoję w miejscu. I od razu jest atak. Szarża. Powiem wam dziwne, bo te grzyby, no zobaczcie. Co tutaj jest, pewnie pod grzybeczek. Oczywiście. Tu widzę coś następnego, minąłem. Mam prawdziwka. O, zdrowy. Tu widzę następnego. A tam jest następny. Także tu jest zdrowy. Opa, nie mogę go wyjąć. Taki miał korzeń wrośnięty. Idzie do mnie Piotrek. I zdrowy. Nie, jest jedna dziurka. No i cały czas ją widzę. Widzicie? Tutaj. Jestem od ciebie 20 metrów, 15. Dobra, tam też coś jest, ale nie to biel, ale tu widzę kolejnego prawdziwka. Niestety, robaczywy, otóż zdrowy, chociaż nie, coś mi się wyjdzie na słońce. Dobra, już jest zdrowy. Chodź Piotruś, tutaj cały czas się trafiają. Dobra, Piotrek jest tam, już tnie. Także przyszedł, tak, 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 chociaż między nimi są duże. Tu coś gdzieś widziałem, ale już nie wiem gdzie. Dobra, pochodzimy tu z Piotrkiem i włączę się, jak coś znowu będzie. O, Piotrek tutaj zbiera prawdziwki. Podejdziemy do niego. Widzę, tu ma cztery prawdziwki, piąty spleśniały, tam szósty, a tam za drzewem nie jest siódmy? Tutaj, weź się tutaj rozejrzyj. Dobra, szukaj sobie, fajnie, że masz, że trafiasz, ja idę dalej.